Co dają DLC do Europy Universalist 4? Pod ostatnim materiałem o Lewiatanie prosiliście, bym przygotował tego typu materiał, w którym przybliżymy sobie, co dokładnie dodają te DLC-ki, abyście sami mogli zdecydować, czy warto je kupić, czy nie. Na potrzeby tego filmu pominę swoją subiektywną opinię o tych dodatkach. Jeśli chcesz przeskoczyć do konkretnego z tych DLC-ków, pod spodem filmu znajdują się rozdziały. Nie przedłużając, zaczynajmy. Conquest of Paradise. Możemy wygenerować Random New World. Polega to na tym, że zamiast standardowych Ameryk i Karaibów, dostajemy nową, proceduralnie generowaną mapę. DLC pozwala nam zagrać jako kolonia. I to w sumie tyle. Art of War. Wojna 30-letnia, w której możemy stanąć po stronie katolików lub protestantów w walce o dominację religijną na terenie Hre. Era napoleońska, pozwalająca walczyć z rewolucją lub się jej poddać i rozprzestrzeniać jej idee. Mechaniki na późną rozgrywkę. Możliwość tworzenia client state'ów, czyli takich customowych wasali. Możemy przekazać okupowaną prowincję naszym wasalom lub sojusznikom. Z akcji dyplomatycznych dostajemy możliwość sprzedawania statków do innych państw. Kiedy nasz wasal posiada claim na prowincję, możemy w jego imieniu wypowiedzieć wojnę jako senior. Pod koniec wojny możemy zażądać reparacje wojenne równe 10% dochodu tego kraju na kolejne 10 lat. Jeśli uznamy, że dana grupa idei jest nam już zbędna, możemy się jej pozbyć i odzyskać część zainwestowanych punktów monarchii. Możemy tworzyć szablony naszych armii i wystawiać je na kliknięcie zamiast spamowania każdej prowincji z osobna. DLC wprowadza Marchię, czyli specjalny typ wasala nastawiony na militaria. Ma on więcej manpowera, force limitu i zwiększony force defense. Należy jednak pamiętać, by base tag z Marchii nie przekroczył 60, wtedy bowiem traci swoje unikalne bonusy, to z Marchii można odwołać, tracąc przy tym 1 stabilności, relacje z poddanym, a także resetuje nam się czas 10 lat, jakie muszą minąć od uformowania tego wasala, jeżeli chcemy go zaanektować. Inna opcja to Give Up Claims, dzięki któremu możemy pozbawić roszczeń przegrywające państwo, trochę useless. Pozbywanie się korów, nie wiem po co, ale mamy taką opcję. DLC skupia się na centrum Europy, uatrakcyjniając cały region. Republika. Ten dodatek skupia się na republikach. Moją ulubioną zmianą jest National Focus, opcja, która pozwala nam skupiać się na zdobywaniu konkretnego Monarchy Point kosztem pozostałych. Świetna opcja do nadganiania technologii. Dodanie Republic Traditions, odpowiednika legitymacji, którą mają monarchie. Możemy dzięki niej wpływać na wybory lub przedłużać kandydaturę obecnego władcy. W ten sposób łatwo nabijemy sobie przywódcę 666, jednak należy uważać, bo zbyt niski Republican Tradition daje od groma minusów, a kraj może stać się dyktaturą. Republiki kupieckie, takie jak Wenecja, Genua i Nowogród, otrzymują specjalne klasy, które rywalizują między sobą wewnątrz republiki. Kiedy w kraju takim jak na przykład Polska panuje monarchia elekcyjna, możemy wspierać naszego kandydata i poszerzać naszą dynastię. Rights of Man. Nowe mechaniki dla religii, fetyszów i koptów. Cechy władcy dające bonusy, ale i debuffy, maksymalnie 3, które władca dostaje z wiekiem. Nasi przywódcy mają unikatowe bonusy, które przyznawane im są po kilku wygranych bitwach. Monarcha może abdykować. Dodano królowe, które przy zgonie króla i niepełnosprawności następcy mogą sprawować regencję. Instrukcje dla naszych subjectów, dzięki którym wiedzą, czy mają skupiać się na atakowaniu fortów, carpet siege'owaniu, czy followowaniu nas, gdy będziemy walczyć. Możemy dewować prowincje naszych subjectów i budować na nich budynki. Revolutionary Republics mają unikatowych estate'ów, coś jak frakcje z Republiki. Imperium Osmańskie ma nowe opcje haremu. Dzięki czemu możemy m.in. wybrać jednego z 3 dostępnych następców. Nowe mechaniki dla pruskiej monarchii. Great Powers, pokazujące nam 8 najpotężniejszych państw w grze i dające im nowe opcje dyplomacji, takie jak zrywanie sojuszy, wywieranie wpływu lub interweniowanie w cudzych wojnach. Debased Currency pozwala nam wziąć dodatkowe pieniądze bez brania pożyczek, zamiast tego zwiększa naszą korupcję o 2. Golden Century. Kupię się na nacjach iberyjskich. Podczas kolonizacji możemy przesiedlać mniejszości etniczne do nowego świata, dzięki czemu szybciej zbudujemy nasze kolonialne imperium. Od teraz kultury iberyjskie posiadają unikalną mechanikę zakonów. Każdy z nich może zostać aktywowany na cały state. W ten sposób każda prowincja dostaje dodatkowy dev w górę plus bonus od zakonu. Możemy grać jako republiki pirackie, a naszą flotę może wspomóc okręt flagowy, któremu możemy przypisać dowolne 3 bonusy, którymi wzmocni siebie oraz naszą flotę. Za pomocą floty możemy ostrzelać przybrzeżne forty i tym samym szybciej je zdobyć. Eldorado. Dodaje możliwość stworzenia customowego państwa i wybranie mu idei. Aztekowie oraz inne plemiona Centralnej Ameryki posiadają teraz swoją własną wiarę Nahuatl i jej unikalne bonusy. To samo się tyczy Majów oraz Inków. Będąc potęgą kolonialną, nasze kolonie cyklicznie dostarczają nam fundusze zgromadzone w Nowym Świecie, a nasi konkwistadorzy mogą zostać wysłani w poszukiwaniu legendarnego miasta Eldorado. Możemy przypisać flotę na polowanie na piratów, kiedy kraje katolickie ustawią swoje
swoje kolonie, następuje event Treaty of Tordesillas, dzięki któremu kraje katolików, które zdecydują się postawić swoje stopy na naszych kolonialnych regionach, otrzymają ogromne minusy w relacjach z papieżem i innymi krajami tej wiary. Well of Nation skupia się na handlu. Często dostajemy event, że dostajemy casus belli na konflikty handlowe, inne pozwalają szybko nabijać merkantylizm. Rozbudowuje mechaniki trading companies. Nasze statki mogą od teraz wywieszać piracką banderę i łupić szlaki handlowe. Od teraz religie hindu oraz nordycka mogą wybrać sobie bożka, którego efekt działa do śmierci naszego władcy. Mandate of Heaven dodaje obiektywy i bonusy do ery historycznych, a także pozwala raz na grę włączyć złotą erę, dającą bonusy militarne i gospodarcze. Od teraz mamy odpowiedni chrzest w regionie Chin, czyli tytułowy Mandat Niebios. Cesarz chiński posiada swoje własne reformy i mechaniki. Trybutariusze, których możemy zmusić do uległości zarówno dyplomatycznie, jak i militarnie. Każdy trybut daje nam co miesiąc niewielkie ilości monarchy points lub złota. Japonia dostała mechaniki szogunatu i w tym regionie odbywa się istny Battle Royale. DLC wprowadza Prosperity, czyli modyfikator indywidualny dla każdej prowincji, który po zapełnieniu daje szereg bonusów. Prowincje mogą go tracić, kiedy m.in. są zajęte przez wroga w trakcie wojny lub podczas plądrowania przez piratów lub buntowników. Inne mechaniki to Manchu Banners, czyli specjalne jednostki dla kultur mandżurskich, których ilość zależna jest od prowincji, w których jest kultura mandżurska. Konfucjanizm otrzymał swoje własne mechaniki. Zaś w zakładce, w której rekrutujemy wojska, statki bądź budujemy, pojawiają się także nowe opcje dyplomatyczne. Darma. Fokusuje się na regionie Indii. Wprowadza dla tych krajów unikalnych estate'ów. Dla wszystkich krajów wprowadza możliwość reformowania swojego rządu, a nawet zmieni go na przykład z monarchii na teokrację. I vice versa. Od teraz możemy ulepszać centra handlowe do max trzeciego poziomu. Aby to zrobić, prowincja z centrum musi mieć 10 deba, aby móc ulepszyć ją na drugi oraz 25 na trzeci poziom. Ilość ulepszeń trzeciego poziomu jest zależna od liczby naszych kupców. Możemy obrażać inne kraje. Głupie cyfryko. Weźcie mnie po Nord Stream 2. By pogorszyć z nimi relacje i polepszyć z ich rywalami. Inne mechaniki, które dodaję darma, ale sam może z raz ich użyłem, to Charter Company, dzięki którym kraje europejskie mogą wykupić prowincje w Indiach, nowe mechaniki dla kultury Mughal Empire, pozwalające na asymilację z podbitymi kulturami. Koloniści mogą od teraz dewować nasze prowincje. Emperor. DLC skupia się na chrze i kościele katolickim. Od teraz w trakcie ery reformacji następują sobory. W ten sposób kraje katolickie decydują, czy chcą walczyć z reformacją, czy złagodzić wobec niej restrykcje. Każda opcja daje unikalne bonusy. Od teraz każdy nowy papież wydaje bulle. Cesarz chre może wybrać, czy reformować cesarstwo w stronę centralizacji lub decentralizacji. Możemy zostać hegemonem administracyjnym, handlowym lub militarnym i otrzymać związane z tym buffy. Czechy mają nową wiarę, husycką. Nowe mechaniki obrońców wiary, teraz im bardziej popularna jest nasza religia na całym świecie, zwiększa się jej tier i idące za nim korzyści. Holy Brytania! Dająca nowe misje dla Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szkocji. Rewolucja przemysłowa będąca nową instytucją następującą po oświęceniu. W niektórych prowincjach pojawia się węgiel, będący dosyć OP. Nowa religia w postaci anglikanizmu, na którą jako Anglia dostajemy specjalny event w połowie ery reformacji. Naval Doctrine, dzięki którym możemy jeszcze bardziej wzmocnić naszą flotę. Inne mechaniki to innowacyjność, której im mamy więcej, tym teoretycznie mamy tańsze idee i technologie. Brzmi niby fajnie, ale sam jakoś nigdy nie zwracam na to uwagi. Możemy dzielić się zdobytymi instytucjami z krajami, które jeszcze ich nie posiadały. Oczywiście pobierając przy tym odpowiedni haracz. Common sense! Nowe mechaniki dla teokracji i wolnych miast w chrze. Nowe rodzaje monarchii, m.in. monarcha angielska, w której mamy okienko dla parlamentu. Zmiany dla protestantów i kalwinów. Od teraz mogą dobierać unikatowe perki. Mamy rangi naszego rządu, począwszy od księstwa, królestwa i imperium. Im wyższa ranga, tym m.in. więcej administrative efficiency. Nowe mechaniki karmy dla buddystów. Jako cesarz chrze możemy od teraz usuwać elektorów. Podczas spisowania możemy oddać kory istniejącemu państwu, w tym naszym wasalom. Mamy nowe opcje dla poddanych, niezależnie czy mowa o wasalach, koloniach czy personalnych. Możemy za opłatą wywalać doradców z naszego dworu i rolować w poszukiwaniu interesującego nas bonusu. Common Sense wprowadza, podobnie jak Republika, National Focus. Stąd, jeśli interesuje nas tylko ta mechanika, możemy wybrać, czy wolimy DLC z republikami, czy teokracjami. Mare Nostrum. Kraje Margrebu mogą rajdować i grabić przybrzeżne prowincje. Możemy kraść mapy i odkrywać szybciej nieznane nam lądy. Dostajemy masę opcji zarządzania flotą. Jeśli w trakcie wojny mamy szpiega w kraju, w którym walczymy, dostajemy bonus do Siege Ability. W zakładce, w której budujemy siatkę szpiegowską, mamy możliwość skorumpowania urzędników danego kraju lub sabotować ich handel. Możemy wysyłać kondottieri, czyli ochotników, do walki w wojnie innego państwa. My za to dostajemy kasę. Kraje przewodzące ligom handlowym, takie jak Wenecja, Raguza czy Lubeka, mogą tworzyć miasta handlowe, które są czymś w rodzaju wasala. Gracze, którzy ukończyli kampanię do 1821 roku, mają opcję timeline'u, na którym mogą zobaczyć, jak zmieniała się ich rozgrywka na przestrzeni lat.
The Cossacks. DLC skupia się na hordach, dodaje im specjalne mechaniki oraz religię Tengri. Możemy dowoli zmieniać kultury w prowincjach, nawet wracać do tych, które przed chwilą zmienialiśmy. Kraje takie jak Litwa, Rzeczpospolita otrzymują nowych estate'ów, kozaków. Natomiast kraje sumińskie, Dychimi, dodano mechaniki favors, czyli przysługi. Każdy nasz sojusznik generuje z nami po czasie dodatkowe przysługi, a mając takich gdzieś, możemy na przykład wezwać go do wojny. Cradle of Civilization skupia się na krajach arabskich na Bliskim Wschodzie. Dodaje specjalne formy rządów dla Mameluka, Persji i Tymura. Od teraz kupiec przypisany do danego szlaku handlowego może nie tylko generować dodatkowy trade power, ale i przyspieszać poprawienie relacji z sąsiadami z tego trade'a lub nawracać prowincje. To jest unikalne dla sunnitów. Szkoły islamu dostępne dla wszystkich religii muzułmańskich dają nam unikatowe bonusy. Dodano Army Professionalism. Od teraz możemy trenować naszych żołnierzy, przez co będą silniejsi, a nasz Army Professionalism będzie rósł. I tym samym ponownie zwiększy nasze staty wojska. Możemy zmniejszać dewa w prowincjach. Możemy promować rangi naszym doradcom, jeśli na przykład chcemy, by nasz jedynkowy doradca dawał nam dwa monarchy pońcy. Osman ma teraz specjalne jednostki janczarów. Fair draw. Dodaje nowe mechaniki dla krajów rosyjskich, a potem dla samej Rosji. Od teraz prawosławie posiada swoje własne bonusy. Lewiatan. O Lewiatanie robiłem osobny filmik. Tutaj przypomnę, że dodaje monumenty na całej mapie, zmienia mechaniki Native'sów w Ameryce Północnej oraz religii totemizmu. Możemy przyspieszyć wzrost favorsów u naszych sojuszników, a także wymieniać go na złoto, manpower, zaufanie i wiele innych. Najciekawszą opcją dla monarchii jest możliwość obsadzenia cudzego tronu naszym dziedzicem. Nowe drzewka Dakmeru, Majapahit, regionu Oceanii i Australii. Podczas Peace Deal mamy opcję Pillage Capital, dzięki której kradniemy dewa od wrogiej stolicy do naszej. Podczas tworzenia kolonii możemy wybrać typ. Każdy rządzi się swoimi prawami i ma unikalne bonusy. Inne zmiany to Concentrate Development, który zmniejsza dewa w całym nieokorowanym jeszcze state'cie i przesyła go do stolicy. Oraz Expand Infrastructure, który daje kolejny slot na budynek w prowincji. DLC po Lewiatanie dodają bardzo rozbudowane drzewka dla poszczególnych grup regionów. Jeśli wprowadzały one jakieś mechaniki, to zwykle były one dodawane w darmowych patchach, więc tutaj skupimy się tylko na drzewkach, które są gigantyczne. Origins. Oprócz nowych drzewek misji dla praktycznie wszystkich krajów w Afryce, nie licząc tych na północy, dodano religię żydowską, obecną na terenie Etiopii. Od Origins kraje nie mają jednego stałego drzewka, a to, jakie będą mieli misje, zależy od ich wyborów i prowadzenia w trakcie gry. Lions of the North. Jest to pakiet ciekawych drzewek misji dla krajów skandynawskich, ale i basenu Morza Bałtyckiego, w tym m.in. Polski. Podobnie jak Origins, tutaj również mamy możliwość kilka drzewek dla jednego kraju, zależnych od naszych wyborów w grze. Domination. Nowe drzewka dla Osmana, Japonii, Rosji, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, a także Chin. Oprócz tego mamy kilka nowych opcji dla Prus, Portugalii oraz Korei. King of Kings. Nowe misje dla Bizancjum, Persji i Mameluka, a także mniejszych nacji jak Armenia, Gruzja, Jemen, Ardabil, Akunlu i Kwara Kunlu. Winds of Czech. Nowe drzewka dla Inków, krajów Ameryce Środkowej, Niderlandów, Wenecji, Austrii, Czech, Węgier, Tymura, Mugalów, Hormuzu, Omanu, Hiszynkajwy. Mam nadzieję, że ten materiał pomógł wam w zapoznaniu się z tym, co dają konkretne DLC-ki. W sumie tam musiałem sobie wiele rzeczy przypomnieć przy okazji tego materiału. Celowo starałem się tutaj pomijać moje subiektywne zdanie na temat każdego z tych DLC-ków, ponieważ raz spotkałem się z sytuacją, kiedy zaczynałem grać w Hoja 4, no i też po jakimś czasie tej gry, kiedy pomyślałem, może kupię sobie jakiś DLC, no to patrzę na takiego Kałacha wtedy. Zrobił, pamiętam, tam taki tier list od najlepszego do najgorszego DLC-ka. No i tutaj pojawił się duży problem, ponieważ z jednej strony dla niego taki DLC jak Death of Dishonored jest świetny, ale z tego co wiem, community Hoja raczej uważa to za zły dodatek. No i ja, będąc takim biednym, jeszcze niedoświadczonym zbytnio graczem Hoja, no to w sumie nie wiedziałem, czy jednak jest dobry, czy jest niedobry. Na szczęście później go dali za darmo. Stąd w tym filmie postanowiłem pozostawić decyzję dla was i po prostu przedstawić twarde fakty, co dany DLC dodaje do gry. Dajcie znać w komentarzu, który DLC według was wypada w tym zestawieniu najlepiej. Tyle ode mnie, widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych odcinków. Do zobaczenia.